Flores. Obudził się lewy obrońca Boliwii. Znów w ataku Flores indywidualnie. W stronę Alvareza jeszcze Flores. Flores, prawa noga. Czy tam nie było zagrania ręką? Tak! Jest rzut karny dla Boliwii w 58 minucie. Rzut karny jak najbardziej słusznie podyktowany. Ale on ma takie pozytywne boiskowe szaleństwo. Ruszył do przodu, gdzieś tę piłkę po przebitce odbił sobie głową. Prawa noga nie może tak wyciągać rąk Marcelo Diaz. Szansą na zdobycie pierwszego gola w tym spotkaniu. Arce kontra Claudio Bravo. Jeszcze tutaj wzmaga napięcie arbiter Roldan. Arce. Już wszystko gotowe, Arce, długi rozbieg, Arce, Arce mocno i jest 1-0 dla Boliwii. Lepiej nie dało się wykonać tego rzutu karnego, słuchamy stadionu. Bez szans Claudio Bravo, który wymownie pokazywał przed chwilą swoim kolegom, że mamy jeszcze sporo czasu na to, aby tutaj odrobić tę stratę. Ale tak jak powiedziałeś, Sebastian, strata 3 punktów w tym spotkaniu może być zabójcza dla reprezentacji Chile, bo już tam czują na pewno oddech za plecami Argentyńczyków, którzy po prostu dzisiaj muszą swoje spotkanie wygrać. Ale jeżeli wygrają, to awansują w tabeli już z tego 5. miejsca, które nie daje bezpośredniego awansu na mistrzostwo. Perfekcyjnie uderzył ten rzut karny Arce.